Podsumowanie ósmej serii gier na drugoligowych boiskach zaczynamy w Rybniku. W piątkowy wieczór odbyły się tutaj derby Śląska pomiędzy Rowem a Rozwojem. Goście wrócili do gry po tym, jak przed tygodniem pauzowali. Row natomiast szukał przełamania po trzech z rzędu porażkach. 32 minuta, główkuje mu Siolik, Soliński odbija piłkę, ale prosto po nogi Damiana Koleczki, który skutecznie poprawia strzał swojego kolegi. W Rybniku do przerwy prowadzili gospodarze. Niespełna 20 sekund po zmianie strony odpowiedział natomiast Rozwój. Szołtys zagrywa w pole karne, a tam Dawid Gojny fauluje Łączka. Mamy rzut karny dla gości. Michał Płonka podchodzi do piłki, ale jego intencje wyczuwa Kacper Rosa. Wciąż na prowadzeniu miejscowi. 8 minut później raz jeszcze po lewej stronie piłkę otrzymuje Paweł Szołtys. Szołtys jest już w polu karnym, uderza mocno przy samym słupku i robi to, czego chwilę wcześniej Płonka nie dał rady zrobić. Pokonuje bramkarza Rowu. W Rybniku mieliśmy naprawdę emocjonujące spotkanie. 75 minuta. Aktywny tego dnia Szołtys centruje z rzutu wolnego. Mamy jeszcze przedłużenie tej piłki i wreszcie strzał Michała Płonki, który tym razem już się nie myli. Na kwadrans przed końcem, przed kibicami Rowu pojawia się widmo czwartej porażki z rzędu. Taki stan rzeczy nie utrzymywał się jednak długo. Po zaledwie 3 minutach Row w ofensywie. W pole karne wpada Sebastian Musiolik i zostaje w nim powstrzymany nieprzypisowo przez bramkarza Rozwoju. Mamy więc drugi rzut karny w tym meczu, tym razem dla gospodarzy. Podchodzi do jedenastki Mariusz Muszalik i on się już nie myli. Zacięty mecz w Rybniku kończy się podziałem punktów. Piątkowe derby Śląska na remis. W piątek grano też w Pruszkowie. Znicz mierzył się z ŁKS-em Łódź. Przed tą kolejką ŁKS miał w tabeli o 6 oczek więcej od spadkowicza z najpierwszej ligi, ale tydzień temu Znicz pokazał już, że potrafi sprawić niespodziankę, pokonując PGE GKS Bełchatów. W Pruszkowie była 11 minuta, gdy Jewchen Radionow zamienił na bramkę dośrodkowanie Widejki. To piąte trafienie ukraińskiego napastnika ŁKS-u w tym sezonie. Na dalsze emocje czekaliśmy aż do końcówki. 85 minuta, przydziera się z piłką przy nodze Włodyka. Zagrywa wreszcie do Patryka Kubickiego. W Pruszkowie na 5 minut przed końcem mieliśmy remis. Końcówka zapowiadała się naprawdę bardzo interesująco i taka też była. Jedni i drudzy liczyli na komplet punktów. To jeden z ataków gospodarzy. Wydawało się, że Patryk Kubicki mógł zakończyć tę akcję dużo lepiej. W doliczonym czasie szczęścia poszukali goście. ŁKS w 91 minucie ma rzut wolny. Bryła wystawia piłkę Maksymilianowi Rozwandowiczowi, a ten technicznym uderzeniem prawą nogą posyła piłkę obok Olczaka. ŁKS wygrywa 2-1, a punkty po tym meczu jadą do Łodzi, chociaż równie dobrze spotkanie mogło zostać rozstrzygnięte w drugą stronę. Przegląd sobotnich wydarzeń zaczynamy w Stargardzie, gdzie na mecz z Błękitnymi wybrała się Wisła Puławy. Gospodarze spośród rozegranych dotychczas 7 spotkań aż 4 zremisowali. Wisła dzieliła się natomiast punktami w dwóch poprzednich kolejkach. Zapowiadało się więc w Stargardzie na remis, chociaż goście z Puław liczyli na coś więcej. W 7 minucie miejscowych uratowała dobra interwencja Rzepeckiego, który niejednokrotnie w tym sezonie ratował już punkty dla Błękitnych. To już ostatni kwadrans meczu. Na lewej stronie boiska jest Sturkowski. Głęboka centra w pole karne. Spójrzmy, jakie problemy ma tym razem Mariusz Rzepecki. To powinna być bramka, ale Dawid Brzeski, wprowadzony na boisko dosłownie pół minuty wcześniej, fatalnie przestrzelił. Można powiedzieć, że w Stargardzie spotkali się kolekcjonerzy remisów, którzy po tej kolejce do swoich kolekcji dołożyli kolejny podział punktów. Jesteśmy teraz w Jastrzębiu-Zdroju, na terenie niepokonanego jak dotąd GKS-u. Po drugiej stronie barykady stała Olimpia Elbląg, która w tym sezonie na wyjazdach grała już trzykrotnie, zdobywając w tych meczach ledwie 2 punkty. Mecz rozpoczął się jednak dla gości świetnie. 9 minuta, próbkę swoich technicznych możliwości daje Szuprytowski, który ucieka rywalowi, dostrzega jeszcze lepiej ustawionego Piotra Kurbiela, a ten finalizuje akcję, zdobywając gola na 1-0. Na trybunach zaskoczenie, bo jak na razie GKS w roli gospodarza tylko raz stracił punkty, remisując z Błękitnymi. Od początku drugiej połowy ataki miejscowych były coraz bardziej konkretne. W 59 minucie wyrównać się jeszcze nie udało, bo Canibou trafił prosto w bramkarza Olimpii. To natomiast 65 minuta. Piękna, składna, ofensywna akcja podopiecznych Jarosława Skrobacza. Gra na jeden kontakt i wreszcie Farid Ali, który pokonuje Daniela. Ataki GKS-u wcale jednak nie ustawały po zdobytym golu, a gospodarzy wyraźnie interesował tylko komplet punktów. Mamy 76 minutę. Znów ładnie pograli piłkarze z Jastrzębia Zdroju. W pole karne przedostał się z piłką Kamil Jadach. Mocny strzał lewą nogą przy samym słupku gwarantuje GKS-owi kolejny komplet punktów. Gospodarze byli w stanie odwrócić losy tego spotkania i wygrać, pozostając wciąż drużyną niepokonaną na ligowym froncie. W Wejherowie w meczu z Radomiakiem o niespodziankę miał się postarać Gryf. Jak zawsze w meczach z liderem, mobilizacja w szeregach gospodarzy była podwójna i to miejscowi zaczęli nadspodziewanie ofensywnie.
Na zegarze 4 minuta, Gierszewski z piłką przy nodze zagrywa zaraz do Jacka Wicona, a ten bez wahania uderza, pokonując niespodziewanie Gostomskiego. Kibice Radomiaka mieli zapewne w pamięci mecz na tym stadionie z końcówki zeszłego sezonu. Radomiak w ostatnich sekundach stracił wówczas gola na 3-3 i praktycznie pożegnał się z marzeniami o bezpośrednim awansie na zaplecze Ekstraklasy. Tutaj ataki nabierały rozpędu z każdą upływającą minutą, a wreszcie w 70. takim oto strzałem głową wyrównał Leandro Pereira, zamieniając na gola asystę Cupriaka. Radomiak w poprzedniej kolejce w meczu z MKS-em Kluczbork stracił status drużyny z kompletem punktów. W Wejherowie mamy w końcówce jeszcze jedną szansę dla gości. Popatrzmy! Dawid Leleń ratuje tą interwencją gospodarzy i sprawia, że mecz kończy się remisem. Dla obu drużyn to drugi podział punktów z rzędu. Pogrążona w kryzysie jest wciąż Gwardia Koszalin, która pozostawała przed tą kolejką z dorobkiem ledwie 3 punktów. Długo źle szło też Siarce, która jednak upragnione przełamanie zaliczyła przed tygodniem, pokonując Row Rybnik. 32 minuta starcia w Tarnobrzegu. Gospodarze ruszają z atakiem. Mateusz Czyżycki wykłada piłkę na prawą stronę Janowi Grzesikowi, a ofensywnie usposobiony obrońca zdobywa swoją pierwszą ligową bramkę w tym sezonie. W ten sposób piłkarze Włodzimierza Gąsiora zostali nagrodzeni za ofensywną grę od samego początku meczu. 4 minuty po zmianie stron, kolejny atak Siarki. Piłka w polu karnym trafia do Krzysztofa Robskiego. Robski korzysta ze swoich warunków fizycznych, wygrywając z Baranowskim walkę o pozycję, a po chwili mocnym strzałem znajduje lukę między nogami Hartleba. Robski przełamał się w meczu z Rowem po długich miesiącach niemocy, a tutaj nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wcześniej jednak sytuacja z minuty 60. Mocny wrzut z autu w wykonaniu zawodnika Gwardii. Spójrzmy, co dzieje się w polu karnym. Jest tam ustawiony Michał Schubert, a po jego strzale prowadzenie Siarki topnieje do zaledwie jednej bramki. 7 minut później z odpowiedzią sunął miejscowi. Piłka na lewym skrzydle. Dobra, kąśliwa centra przed bramkę, gdzie wślizgiem futbolówkę trącił jeszcze Robski, myląc zupełnie Hartleba. Szybko Siarka ucieka rywalom z Koszalina, a gościom w oczy zajrzało widmo 7 porażki z rzędu. Gospodarze dobili jeszcze Beniaminka w 87 minucie. Tym razem nadspodziewanie duże problemy ze złapaniem piłki miał naciskany przez zaradnego Hartleb. Zaradny wyłożył piłkę Michałowi Dawidowiczowi, a ten postawił w tym spotkaniu kropkę nad i. Siarka wygrywa 4-1 i chyba najgorszy ma już za sobą. W sporym dołku wciąż Gwardia Koszalin. Po przerwie ze względu na przełożony mecz z Rozwojem do gry wróciła Legionowia, która w 8 kolejce mierzyła się w Bełchatowie z PGE GKS-em. Zadanie dla podopiecznych Mirosława Jabłońskiego zapowiadało się niezwykle ciężko. Dotychczas GKS grał u siebie 3 razy i 3 razy zwyciężał. Tu też gospodarze stwarzali sobie lepsze okazje. To 75. minuta, świetne, prostopadłe podanie od Ryszki do Łukasza Pietronia. Wystarczyło przymierzyć, a Pusek byłby raczej bez szans. Ataki GKS-u z każdą minutą nabierały na sile. Wreszcie 81. minuta. Pietroń, tym razem w roli podającego. Urywa się Dawid Flaszka, a w polu karnym powala go Dominik Pusek. Werdykt sędziego? Rzut karny dla GKS-u. A jak rzut karny, to oczywiście Patryk Rachwał. Rachwał uderza potężnie i przybliża zespół Mariusza Pawlaka do 4. zwycięstwa w 4. meczu przed własną publicznością. To jednak jeszcze akcja z minuty 92. Legionowia buduje swój ostatni atak. Pędzi Żebrowski, zagranie w pole karne. Tam żaden z obrońców nie wybija piłki, a dopada do niej Mikołaj Grzelak, który sprawia, że do Legionowa pojedzie 1 punkt. Legionowia tym samym staje się pierwszą drużyną, która ze stadionu w Bełchatowie nie wraca z pustymi rękami. Ostatni sobotni mecz to starcie Spadkowicza z najpierwszej ligi i drugoligowego Beniaminka. W meczu MKS-u Kluczbork z Garbarnią Kraków faworyt nie był jednak tak oczywisty, bo w dotychczas rozegranych spotkaniach to goście zgromadzili o 4 oczka więcej. W Kluczborku mamy 26. minutę. Po prawej stronie piłkę wyłuskuje Kościelniak. Kościelniak w pole karne. Tam najpierw nie udaje się wybić Mistrzykowi, a zaraz potem wykorzystuje swoją sytuację Dmytro Fedota. MKS, który 2 poprzednie mecze zakończył rezultatem 1-1, w starciu z Garbarnią obejmuje prowadzenie. Do szatni gospodarze schodzili z korzystnym wynikiem, ale też z osłabieniem. W 39. minucie 2. żółtą kartkę otrzymał Nakrosius, a Garbarnia grała w przewadze. To 83. minuta, gdy szansę miał Krzysztof Kalemba, ale strzałem z ostrego kąta nie dał rady trafić w bramkę. 5 minut później goście atakują raz jeszcze. Najpierw dośrodkowanie Kiebzaka, nie znajduje adresata. Po prawej stronie jest jeszcze jednak Mistrzyk. Mistrzyk dorzuca do Patryka Serafina, który uderzeniem z powietrza pokonuje Majchrowskiego. Garbarni w 88. minucie udało się wykorzystać grę w przewadze. Mecz w Kluczborku kończy się podziałem punktów. Na koniec jedyny mecz rozegrany w niedzielę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu druga liga zawitała do Rzeszowa. Stal Stalowa Wola na czas remontu na swoim obiekcie mecze w roli gospodarza będzie rozgrywać właśnie tu, na stadionie Stali Rzeszów.
Na początek trudne wyzwanie, bo na Podkarpacie przyjechała silna w tym sezonie Warta Poznań. Goście byli naturalnym faworytem i już w 10 minucie mogli otworzyć wynik meczu. Nawet powinni, ale zimnej krwi w polu karnym zabrakło Antkowiakowi. Długo w Rzeszowie gole nie padały. Teraz mamy 70 minutę. Na prawej stronie sporo przestrzeni ma Dziubiński. Dziubiński zagrywa płasko w pole karne. Piłka po ręce Lisa trafia w Wiktora Patrzykąta. Czaił się tam jeszcze za jego plecami Stomporski, ale gol obciąży w tej sytuacji konto obrońcy Warty. Taki rezultat w Rzeszowie mógłby zostać uznany za naprawdę dużą niespodziankę. Warta do końca nie zamierzała się jednak poddawać. W 95 minucie w pole karne ruszył nawet Adrian Lis. Popatrzmy, Sanocki miękko dośrodkowuje. W sporym zamieszaniu główkuje właśnie bramkarz Warty. Interwencja, jeszcze ogromne zamieszanie. Kieliba, potem Cierpka. Ratują się w tej sytuacji cudem zawodnicy Stali. Goście sygnalizują natomiast, że piłka przekroczyła linię bramkową. Sędziowie uznali, że gola w tej sytuacji nie było, a sensacja w Rzeszowie staje się faktem. Warta przegrywa drugi ligowy mecz z rzędu. Patrzymy na komplet wyników ósmej serii gier. Spośród 9 spotkań 3 zakończyły się remisami 1-1. Taki rezultat padł w Bełchatowie, Kluczborku i Wejherowie. Row z rozwojem zremisował 2-2, natomiast bramki nie padły, zresztą nie po raz pierwszy w Stargardzie. W Rzeszowie Stal niespodziewanie ograła Wartę, GKS odrobił stratę w meczu z Olimpią i wygrał 2-1. Rzutem na taśmę kolejne zwycięstwo zapewnił sobie ŁKS, a Siarka pewnie pokonała Gwardię Koszalin. Mamy więc po tej kolejce w tabeli nowego lidera. Długo przeganiały się wzajemnie Warta i Radomiak, ale w myśl przysłowia, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, na sam szczyt wskoczył GKS Jastrzębie. Czwarte miejsce zajmuje ŁKS Łódź. Na przełamanie czeka wciąż Gwardia, która okupuje dno tabeli. W strefie spadkowej oprócz Beniaminka z Koszalina także Rozwój Katowice, Gry w Wejherowo oraz Legionowia Legionowo. Jeśli chodzi o tabelę strzelców, do Piotra Giela i Mateusza Żebrowskiego dołączył po tej kolejce Leandro z Radomiaka Radom, który w Wejherowie zdobył swoją bramkę numer 6. Dorobek powiększył też Jevhen Radionow, a swoje czwarte gole zdobyli dwaj zawodnicy GKS-u Jastrzębie, Farid Ali i Kamil Jadach. Kolejka numer 9 wystartuje w piątek 15 września meczem Radomiaka Radom z błękitnymi Stargard. Jeśli chodzi o pozostałe mecze, od razu w oczy rzucają się dwa hity. W niedzielę w Łodzi czwarty w tabeli ŁKS zagra z piątym GKS-em Bełchatów. Jeszcze ciekawiej może być w sobotę w Poznaniu. Trzecia Warta zmierzy się tam z niepokonanym jak dotąd liderem z Jastrzębia Zdroju. Oprócz tego spotkania Olimpii ze Zniczem, Wisły ze Stalą, Garbarnia zagra z Gryfem, Siarka podejmie MKS, Rozwój zmierzy się z Gwardią, a Legionowia powalczy z Rowem Rybnik.